Dzisiejszym gościem jest pan? Jan Bienias. Panie Janie, proszę powiedzieć, jestem już tutaj drugi raz. Widzę, że trwa dalej zbiórka podpisów pod projektem zakazać aborcji Fundacji PRO. Jak wygląda sytuacja na froncie? Jak się udaje zbiórka podpisów? Krótko można powiedzieć, walczymy. Nie jest to łatwy czas teraz, żeby zbierać podpisy. Natomiast coraz więcej środowisk nam pomaga. Zbieramy też pod kościołami. Kiedy są ogłoszenia w kościele, to szczególnie wtedy dużo osób przychodzi się podpisywać, więc po prostu zbiórka trwa, no i mamy nadzieję, że zbierzemy więcej niż wymagane jest ustawą, czyli ponad 100 tysięcy podpisów. Czy już wiadomo, jaka jest liczba podpisów? W tej chwili to jest tak płynne, że nawet ciężko coś powiedzieć. No, na ten moment możemy powiedzieć, że jest bardzo ciężko, bardzo ciężko. Proszę mi powiedzieć, bo pewien mały, drobny sukces, czyli wygrany proces. O co chodzi? Dzisiaj byłem oskarżony o to, że prezentowałem kilka artykułów, między innymi o prezentowanie właśnie nieprzyzwoitych obrazów. Konkretnie chodziło o baner z dzieckiem, zdjęcie dziecka zrobionego czy znalezionego w oczyszczalni ścieków, dziecka zabitego podczas aborcji. Podczas aborcji przy pomocy prawdopodobnie pigułek aborcyjnych. Więc sędzia nie tylko sprawę umorzył, ale także skomentował to w ten sposób, że uważa, że ta działalność jest społecznie pożyteczna. Feministki zapewne wściekłe. Bardzo dobrze, cieszymy się, że są sędziowie jeszcze w naszym kraju i zapadają sprawiedliwe wyroki. Takich procesów było wobec wielu osób. Wiele postępowań. Ja też byłem przesłuchiwany w temacie. Z nazwiska w doniesieniu o popełnieniu przestępstwa byłem wymieniony przez jakieś działaczki feministyczne. Oczywiście to się okazało nieprawdą, bo ja miałem swój transparencik, ale widzę, że po prostu kogo mogą, to pozywają. Tak to wygląda, że jeśli ktoś jest za zabijaniem, będzie szukał wszelkich sposobów po to, żeby zabijanie było dostępne. I tutaj widać, że to jest po prostu walka tej mentalności nastawionej na ochronę życia z mentalnością nastawioną na zabijanie za wszelką cenę. Bardzo dziękuję. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału, podpisania nowego społecznego projektu ustawy antyaborcyjnej.